Na temat akwaparku już mówiłem i uważam, że realizacja takiej inwestycji w okresie 4-letnim jest możliwa. Koszt takiego basenu jak mają Gorzyce to w granicach 18 milionów złotych. Uważam, że można część zaoszczędzić w budżecie miasta, a część pozyskać środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy na terenie Wodzisława Śląskiego, to można zobaczyć, że jest tendencja spadkowa. W 2009 roku było dochodu do budżetu z podatków od osób fizycznych 31 milionów złotych, a obecnie w 2010 29 milionów złotych. Praktycznie spadek o 2 miliony złotych. Co z tego wynika? No wynika z tego, że przez 4 lata zamiast przybywać u nas drobnej wytwórczości, drobnych jakichś zakładów pracy, to ich ubywa. Mamy tutaj jasno na białym przedstawione, cyfry nie kłamią. Jeżeli chodzi o pomoc osobom starszym, to wiadomo, u mnie w rodzinie też są osoby starsze i też będą potrzebowały w przyszłości takiej pomocy. Wiadomo, że MOPS na 4 piętrze to pomyłka. Ludzie starsi nie będą, ciężko im jest aż na 4 piętro wychodzić, żeby załatwić jakąkolwiek sprawę. Należałoby go przenieść na parter. A poza tym wiadomo, że starsze osoby powinny być objęte szeroką pomocą społeczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Józef Szymaniec. Proszę państwa, ze względu na mój wzrost i ten mikroskopijny stolik, pozwólcie, że na to pytanie odpowiem na stojąco, w celu rozprostowania nóg. Proszę państwa, tutaj parę rzeczy ważnych padło w tych odpowiedziach i ja też podkreślam w moim programie, że nie chcę burzyć tego, co już jest, tylko budować i słuchać mieszkańców i rzeczywiście, proszę państwa, cały czas twierdzę, że Wodzisław Śląski powinien mieć gospodarza, który na co dzień styka się z problemami sąsiadów. Jeżeli chodzi o strefy ekonomiczne, bo to jest jedna z możliwości zwiększenia zatrudnienia. Usłyszałem słowa promocja, aktywizacja, opieka, a ja bym wolał usłyszeć dozbrojenie, budowa kanalizacji, wodociągu i porządnej drogi. Jeżeli państwo, nie wiem czy ktoś z państwa ostatnio był na 1 maja dojazd do strefy ekonomicznej. Proszę państwa, droga, która jest praktycznie nie do pokonania dla samochodu osobowego. Nie będę wskazywał, ten jest winny, tamten, tylko mówię, żeby ta część naszego miasta ekonomicznie na pewno atrakcyjna, bo dojazd do autostrady była rzeczywiście dla inwestorów łakomym miejscem, w którym można się posadowić, to ona musi rzeczywiście być dozbrojona. To jest duży problem, dlatego że tam praktycznie nie ma kanalizacji, praktycznie nie ma wodociągów. Są tutaj przedstawiciele również przedsiębiorców z tej strefy, więc na pewno to potwierdzą. Dlatego od tego trzeba zacząć. Hospicjum. Hospicjum z prawdziwego zdarzenia. Proszę państwa, rzeczywiście tego typu zadania przekraczają możliwości i kompetencje miasta i gminy, więc jest rozwiązaniem komunikacja w tym momencie z powiatem, ale również jest możliwość wspierania stowarzyszeń czy organizacji, które takie hospicja zakładają i takimi hospicjami się zajmują. Przykładów mamy w naszym kraju dużo. Jeżeli chodzi o basen, jeszcze mam parę sekund. O basenie już też wspominałem. Proszę państwa, na pewno nie w pierwszej kolejności, przepraszam za szczerość, ale nasz program Forum Ziemi Wodzisławskiej jest realistyczny. Myślimy o terenie, na którym można od początku posadowić skatepark, siłownię na świeżym powietrzu dla osób starszych i już konkretne plany basenu, ale to od państwa będzie zależało. Czy wracamy do idei basenu odkrytego, jaki był w Wodzisławiu, czy rzeczywiście basenu krytego, który może być wykorzystywany cały rok. Koszty są duże, ale taki obiekt również w Wodzisławiu na pewno jest potrzebny. Dziękuję.